Cześć, witam was w jednoodcinkowym kursie jak zrobić tekstylę przy pomocy programu Adobe Photoshop lub Adobe Photoshop. Różnie to czytają, ale dotyczy to zawsze tego samego programu. Zaczynamy od otwarcia pliku. Plik jest w formacie DNG, czyli Digital Negative. Jest to nieskompresowany RAW bez balansu bieli, który przedstawia dokładnie to, co zarejestrowała matryca aparatu. Zacznijmy od tego, że stworzymy jakiś balans bieli. To jest beton, więc chciałbym, aby był blady, więc szukamy gdzieś koloru szarego. Powiedzmy, nie chcę błękitnego bladego, tylko bardziej czerwonego bladego, cieplejszego, więc coś takiego. Jeżeli jest to plik RAW, czyli DNG, CRT2 lub inne, możemy korygować obiektyw. Domyślnie obiektyw może mieć jakieś zniekształcenia sferyczne albo winietowanie, czyli przyciemnione krawędzie obrazu. Jeżeli skorzystamy z korekcji i obiektyw jest w bazie Photoshopa, no to skorzystamy z tego i będziemy mieć nieco mniej zniekształcone zdjęcie. Tak jak faktycznie wygląda ten beton. Zacznijmy od zmniejszenia obrazu do kwadratu, czyli w obie ściany będą mniejszego rozmiaru. Tutaj mamy zdjęcie 6x4000, więc zmniejszymy 6000x4. Niestety to nie jest potęga dwójki, ale zwiększenie nieco tego obrazu do potęgi dwójki nie będzie problemem. Przytniemy trochę zdjęcie i ostrzega nas o tym program, ale jesteśmy do tego gotowi, przygotowani. A przynajmniej ja byłem przygotowany, nie wiem jak wy. Teraz powiększę nieco obraz. Obraz bez większych strat można powiększyć do 150%, więc powiększenie 4000 do 4096, czyli potęgi dwójki, nie jest żadnym problemem. Pamiętajcie, aby ustawić piksele, bo to piksele właśnie skalujemy do tej wielkości. Rozdzielczość bez zmian i tak będzie 72 tak naprawdę. Ok, idziemy teraz do filtru, ponieważ chcemy stworzyć teksturę, która może się powtarzać, a w tym przypadku niestety nie będzie to działać. Najpierw przesuniemy tą teksturę, żeby zobaczyć, czy prawa krawędź pasuje do lewej, a górna do dolnej. No wiadomo, że nie będzie pasować. Zaznaczymy owijanie i przesuwamy o połowę, żeby dokładnie widzieć łączenie na środku. I widzimy, że one nie dokładnie do siebie pasują, ale można je dopasować. Wtedy ta tekstura po prostu będzie zawsze do siebie pasować, jeżeli będzie jedna obok drugiej. Wybieramy pędzel korygujący, czyli jedno z najlepszych narzędzi Photoshopa. I zaznaczamy uwzględnienie zawartości. Powiększamy pędzel przy pomocy kwadratowych nawiasów na klawiaturze, ale musimy jeszcze zmienić jego parametry, bo jest zbyt twardy. Chcę, aby płynne przejście korygowało te połączenia, więc zmienię twardość na około 50%. OK. I malujemy. Po prostu przejeżdżamy pędzlem po tym łączeniu. A korekcja poprzez uwzględnienie zawartości przeanalizuję obraz i spróbuję zastąpić to łączenie innymi fragmentami, dzięki czemu łączenie zniknie, czyli ten szef po prostu zniknie. Można oczywiście to poprawić trochę jeszcze jeżdżąc tym pędzlem w niektórych miejscach, ale nie wymaga to. Możemy z powrotem przesunąć do oryginalnego ustawienia, ale nie jest to konieczne. Będzie wyglądać tak samo przy łączeniu kilku. Ale teraz na pewno góra z dołem i prawy róg z lewym pasuje do siebie. Zapisujemy to jako plik TGA, ponieważ najczęściej zapisuje się te pliki, jeżeli wykorzystujemy jako tekstury, jako TGA. OK. Nomenklatura, czyli T, jak tekstura. Concrete, czyli beton. Podkreśnik 0,1. No i jeszcze informacja, że to jest base color, czyli kolor, który przyjmuje tekstura. Zapisujemy jako TGA, czyli targa. Zapisz. Nie potrzebujemy przezroczystości, więc 24 bity na kanał wystarczą. 32 no to dodatkowo dochodzi przezroczystość. Aby stworzyć normal mapę, polecam ściągnąć NVIDIA Texture Tools Exporter specjalnie jako plugin do Photoshopa, ponieważ pozwoli nam to stworzyć za darmo, jeżeli mamy Photoshopa, fajną teksturę typu normal. Zapisujemy jako kopię, nie jako zapisz to, ale jako kopię, żeby móc edytować oba obiekty jednocześnie. OK, zapisujemy to jako plik odpowiedni DDS, czyli plik, w którym NVIDIA zapisuje różne informacje, m.in. mapy i tego typu rzeczy. To będzie normalka, więc końcówkę dajemy N jako normal i zapisujemy.
Zapisując w taki sposób, otwieramy plugin, który pozwala właśnie tą teksturę jakoś modyfikować. Ja głównie używam go tylko do stworzenia normalek, więc wybieramy normal mapę. Będzie niebieska. OK. No i ustawiamy, czy korzysta ze uśrednionego kanału RGB, czy może maksymalnego. Ja ustawiam maksymalny. On korzysta ze zdjęcia i na podstawie zdjęcia określa tak jakby pofalowania materiału. Skaluję to 3 razy, żeby były trochę głębsze te bruzdy, bo domyślne są bardzo słabe, zwłaszcza dla tej tekstury, ona jest w miarę jednolita. OK. Jednak ten plik, który właśnie zapisaliśmy przy pomocy eksportera NVIDIA, nie jest odczytywany przynajmniej w pierwszej wersji Unreal Engine 5, dlatego warto otworzyć go w Photoshopie i zapisać jako TGA. Nie zmieniamy tych ustawień importu, po prostu dajemy OK. No i widzimy, że mamy tą teksturę. Możemy ją zapisać jako TGA z tą samą nazwą, czyli z zakończeniem N, jak normal mapa. Zapisz jako. No i tym razem TGA. Jest dostępne, więc nie ma większego problemu. Nazwa też jest właściwa, więc po prostu dajemy zapisz. OK. Podobnie bez przezroczystości, ponieważ nie jest zupełnie nam do niczego potrzebna, więc 24 kanały, 24 bity na 3 kanały, czyli po 8 bitów na każdy, R, G oraz B, czerwony, zielony, niebieski. 36 to wtedy ma dodatkowych 8 bitów na przezroczystość. OK. Teraz zamieniamy obraz kolorowy na czarno-biały, ponieważ chcemy stworzyć specculara, czyli mapę błyszczenia. Ustawiamy automatycznie, bo ona dosyć fajnie wyciągnie detale. No i na samym końcu musimy jeszcze ją trochę przyciemnić, bo takie błyszczenie będzie zbyt mocne. A więc wybieram jasność i kontrast. Zmniejszam jasność, ale kontrastem wyodrębniam detale, co będzie znacznie łatwiej wyglądać po przyciemnieniu. OK, zmniejszam tak i zwiększam kontrast, dzięki czemu jest większa różnica między kolorami. Powiedzmy, że to ustawienie jest OK, możemy zapisać. Speculary najczęściej nie są zbyt bliskimi bieli teksturami. Najczęściej to jest szarość i taka dosyć ciemna. Zwłaszcza, że można to później zmienić już w silniku. Zapisujemy to z rozszerzeniem, tuż przed rozszerzeniem, z nazwą S. Prefiksem S jak specular, również jako TGA. Zapisujemy i to w sumie wszystko w Photoshopie, co potrzebowaliśmy do zrobienia. Ponownie bez przezroczystości, 24 bity na kanał. OK. Stworzymy nowy materiał na projekcie z pufą. Nowy materiał i nazwiemy go M Concrete, czyli beton 01. Tam właśnie wykorzystamy te 3 tekstury, które stworzyliśmy. Aby je wykorzystać, wystarczy je po prostu przenieść. Tylko trzeba zaznaczyć konkretne. Ani nie zdjęcie, ani nie plik DDS, czyli TGA. Wszystkie 3 pliki przeciągamy tutaj. Jeżeli jednym z tych plików jest normal mapa, to silnik zapyta się, czy ten plik przypadkiem nie jest normal mapą, ponieważ kompresja normal mapy jest trochę inna niż kompresja innych obiektów, ponieważ tam akurat niebieski nie ma żadnej informacji, więc nie jest potrzebny do przechowywania. W normal mapie tylko 2 kolory wystarczą, czerwony i zielony, i one muszą być zachowane w miarę najlepszej jakości. OK, wchodzimy do materiału i przeciągamy te 3 elementy, te 3 tekstury, czyli base color, normal oraz specular. Przeciągamy gdzieś tutaj i maksymalizujemy, żeby lepiej widzieć. OK, rozkładamy je jakoś obok siebie. Zaczynamy od base colora, który będzie do base colora połączony. Następnie specular na samym dole. A w sumie może być drugi, bo normalka jest ostatnia do łączenia. OK. Zaczynałem może nie po kolei, zacznę od normalki, bo widzicie, że kula jest teraz gładka, a jeżeli połączę normal mapę z elementem normal tekstury, to po chwili zobaczycie, że mamy pewne bruzdy i wygląda to całkiem nieźle. OK, teraz skorzystam ze speculara, żeby nie przyciemnić kolorem po prostu tych elementów dodatkowych fizycznych materiału. Połączę specular ze specularem i widzimy, że jest błyszczenie elementów, ale nie błyszczenie jednolite, tylko w zależności od struktury. No i na samym końcu mogę połączyć base color z base colorem i uzyskam
dosyć jasno wyglądającą teksturę, ale wygląda ona jasno, ponieważ tło podglądu jest dosyć jasne i w naszej grze, zwłaszcza w ciemnym tunelu, będzie wyglądać na pewno inaczej. Aczkolwiek nasza gra jest dosyć jasna, więc niewiele się to zmieni. Zastąpię teksturę w jednej z półw, powiedzmy tej, po prostu przeciągam i możemy zobaczyć, jak to wygląda. Z każdej strony wygląda inaczej, tekstura jest w miarę rozłożona, jednolicie, no bo to zależy od rozłożenia UV-ki naszej pufy, ale wygląda całkiem nieźle według mnie. I w taki sposób właśnie tworzy się tekstury.